Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie bardzo wyjątkowy filmik. Pokażę Wam 7 makijaży jedną paletą, czyli to będzie małe wyzwanie One Week, One Palette. I ten pomysł podrzuciła mi koleżanka Inga. Pozdrawiam Mazowieckie, zostawię Wam link do niej w opisie. I to jest moje dziecko, którym wykonam 7 makijaży przez 7 kolejnych dni.
I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Teraz pokrótce Wam powiem co, jak, do czego, bo początek był dosyć taki krótki i nie zawarłam tam niezbędnych informacji, także dotrwajcie do końca. Wszystkie produkty macie w opisie. Codziennie starałam się używać tych samych kosmetyków. Mam je tutaj położone w jednym miejscu, po to, żebyście nie pytali mnie, co mam tego dnia na twarzy, a co mam tego dnia, bo bym po prostu tego nigdy nie spamiętała. Więc po prostu zostawiam Wam listę. Jedynie dzisiaj i wczoraj mam mieszankę podkładu Eveline, który będzie właśnie w teście na kanale, i L'Oreala. I też jeden makijaż jest właśnie zrobiony cały tym Eveline i tam też jest inne konturowanie i to będzie w filmie. Jak jest ten film, to podlinkuję Wam w opisie. No i co dalej? To jest moja ulubiona paletka, wiecie, że Affect jest moją ulubioną paletą. Karolino, bardzo Ci dziękuję, że powstała taka paleta z Twojej inicjatywy. Jak widzicie, mnóstwo denek, ale ja naprawdę no kocham tą paletkę i non-stop jej używam, zawsze mam ją ze sobą i na pewno będę musiała kupić drugą sztukę. Nie pytajcie się mnie już więcej, czy ja ją lubię, czy jej nie lubię, będę odsyłać tutaj, chyba to jest jasne i klarowne, że ją po prostu kocham i to jest moja ulubiona taka nudna paleta. Dlatego właśnie do tego challenge'u 7 makijaży wybrałam nudną paletę, bo na pozór może się wydawać, że wszystkie makijaże będą takie same, a jednak są inne, pomimo że gdzieś tam przemycam podobne cienie. To makijaże się różnią i chciałam Wam właśnie pokazać i udowodnić, że używając tych samych produktów do makijażu twarzy i tej samej palety można zdziałać coś innego. Dzisiaj po prostu będę miała lżejszą rękę, a następnego dnia coś nałożę mocniej, bardziej i wyjdzie zupełnie inny makijaż. Zobaczcie, jakie mam konturowanie dzisiaj. A cały czas jest to jeden, ten sam bronzer. Wszystko zależy tak naprawdę od Waszej techniki i to chciałam właśnie dowieść w tym filmiku i chciałam dowieść, że nudnymi cieniami jesteście w stanie zrobić różne, przepiękne, lekkie wieczorowe makijaże, które będą się bardzo różnić i na końcu chciałam zrobić sam matowy makijaż, cały matowy makijaż, żeby nie było już tego błysku, żeby też było to coś innego. Ja rzadko wrzucam takie całe matowe makijaże, bo lubię błyszczeć, ale to już wiecie. Także dajcie mi znać, co myślicie o tej formie. Wiem, że tło jest jeszcze nieogarnięte, nie przejmujcie się tym, będzie jeszcze inaczej tutaj i ładniej. Film ten nagrywałam bardzo długo, bo musiałam się zmobilizować. Jednego dnia musiałam, wiecie, inny film nagrać, chciałam inny film nagrać, potrzebowałam coś innego przetestować i tak to się odwlekało. Albo nie mogłam nagrywać, albo miałam jakieś inne zajęcia i bardzo się ten film odwlekł, o co najmniej... To nie trwało tydzień, żeby go nagrać, zmontować i wrzucić. Nie, zaczynałam go gdzieś w połowie stycznia, a mamy dzisiaj 9 luty, więc to był bardzo długi proces, dlatego mam nadzieję, że to docenicie, że Wam się taka forma spodoba. I jeśli chcecie, to dajcie mi znać koniecznie, jaką następną paletę miałabym przetestować. Bardzo chciałam chudę, tą Nude Medium, dlatego że... To jest wyzwanie zrobić różne makijaże, 7 różnych makijaży paletą, która ma tak mało cieni w sobie, więc bardzo chciałabym to sprawdzić, albo może Sensi, Late Summer. Dajcie mi znać w komentarzu, jaką paletę byście chcieli zobaczyć, może w ogóle zupełnie jakąś inną. Bardzo bym była wdzięczna za propozycję. Jeśli będzie właśnie dużo komentarzy i dużo różnych palet, wybiorę coś i zrobię kolejny taki odcinek. Wymagało to nie lada ode mnie wytrwałości, ale jestem super zadowolona, że udało mi się te 7 makijaży jednak nagrać. I tak, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, kciuki do góry i piszcie w komentarzu właśnie, co następnym razem mam zrobić oraz propozycje do innych filmów, które może byście chcieli widzieć na moim kanale. I trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki! Ściskam Was i jestem bardzo zadowolona z tego makijażu, jak i ze wszystkich innych, z tego filmu. Oh, to jest taka radocha dla mnie, że mogłam coś takiego zrobić. Nie przedłużam już, trzymajcie się. Pa, pa!